6 zalesionych obszarów położonych w okolicy Suwałk zostało wskazanych w ankiecie, którą realizują Lasy Państwowe. Jej celem jest ustalenie zasad gospodarowania tymi terenami w zgodzie z potrzebami społecznymi mieszkańców. W gospodarce leśnej pojawia się nowa kategoria – las o zwiększonej funkcji społecznej. To, jak podkreślają leśnicy, nie tylko miejski czy podmiejski las, ale również ten, szczególnie intensywnie odwiedzany, pomimo większej odległości od zamieszkałego obszaru. Lasy o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczą Lasy Państwowe, ale co należy docenić, wytyczając je, uwzględnią opinie pobliskich mieszkańców. W suwalskiej ankiecie zaproponowano podzielony na dwie części las szwajcarski. Pierwsza część to obszar położony na wschód od drogi wiodącej z Suwałk do wsi Szypliszki, a druga las znajdujący się po przeciwnej, zachodniej stronie tej samej drogi. Trzeci możliwy do wybrania obszar to las w okolicach Kaletnika, a kolejny w rejonie Okuniowca i pobliskich wsi. Piąta propozycja leśników to dość odległy już od miasta las w Zaboryszkach. Kolejna lokalizacja znajduje się z drugiej strony miasta. Leśnicy wskazali tzw. las suwalski położony przy trasie wiodącej do Płocicna. Ankieta uwzględnia również obszar Wigierskiego Parku Narodowego, ale nie jest on objęty programem. Jak informują leśnicy, w przypadku lasów o zwiększonej funkcji społecznej priorytetem będą trzy kwestie – zachowanie trwałości lasu, jego walory krajobrazowe oraz bezpieczeństwo publiczne i pożarowe. Oznacza to, że na tych terenach nie będą prowadzone wycinki zupełne i połaciowe, że dokonywać się będzie koniecznych cięć, ale tylko w okresach minimalnego ruchu rekreacyjnego. Poprawi się w nich infrastruktura turystyczna. Las o zwiększonej funkcji społecznej stanie się więc swoistym azylem służącym odpoczynkowi, relaksowi i rekreacji. Ankietę można znaleźć na stronie internetowej Suwalskiego Ratusza. Zawiera kilka prostych pytań, które mają pomóc w określeniu potrzeb mieszkańców.